też mają jakieś tam. No Piotrek w ogóle rozwozi jedzenie do więzień. No ale wiesz o co chodzi? Coś od nas z tym więzieniami. Pamiętasz ten taki film amerykański, gdzie studenci zamienili się w tym doświadczeniu i zaczęli jedni drugich tam poniżać? Było coś takiego. Na autentycznych faktach, że pewne zawody są po prostu. No te funkcje robią z ludzi takie bestie, takie właśnie dziennikarskie, on nie myśli wiesz, na przykład, o co on ma największe pretensje, że na przykład pomawiał 2 tygodni mnie, Jacka, tego Beniamina o to, że to my otruliśmy majora, zamordowaliśmy majora. Bo on myśli, że on dzięki temu będzie bardziej sławny, zarobi pieniądze Ale słuchaj, i wszystkich wykiwa wszystkich i będzie śmiał się. Historia, bo jego brat bliźniak kiedyś, jak się tam pokłócili, bo oni się kłócą, nie wiadomo czy naprawdę, czy nie, na którymś z lajtów powiedział, że kiedyś była taka historia, że on po pijaku spowodował ten Piotrek w WSW jakiś wypadek, nie? No. I nie pamiętam, czy kogoś tam zabił, czy nie, więc ja napisałem coś takiego i jego tak to dotknęło, że mówi, że jak ja mogłem jego o to pomówić, oskarżyć, nie? Tego Piotrka, który od 2 tygodni pomawia nas, że to my zabiliśmy majora, nie? A może on nie pomawia was, tylko po prostu chłop chce zarobić. A że tak, poprzez pomówienia, bo pomówienia się najlepiej sprzedają. Stop, poczekaj, on twierdzi, że on nie zarabia na kanale swoim, natomiast o co chodziło? On założył kanał, który się nazywa Idź w pizdu, bo jest wrogiem PiSu chciał najpierw kręcić kanał polityczny, ale nikt tego nie chciał oglądać, więc brat bliźniak mu powiedział, zajmij się szkolną, nałapiesz widzów, nałapiesz subskrypcji. I wiesz, nagle on widzi, że cokolwiek on robi nie ze szkolną związanego, to nikt go nie chciał oglądać. Nie? Ale to wiesz, na przykład też czasem nie chodzi też tylko o pieniądze, tylko na przykład o sławę właśnie. Ale sławę trzeba kupić. Niestety, wiesz. O wpływ na ludzi. Ja myślę, że są po prostu psychopaci, którzy chcą mieć po prostu wpływ na ludzi. Najlepszym przykładem jest tak zwany Olgierdano, który się podszywa pod cudzego ojca. On niby teraz nie zarabia. Dzisiaj była taka historia, że czaił się całą noc pod blokiem moim, żeby rzucić we mnie kebabem. Rozumiesz? Czemu kebabem? Nie wiem. Ale pokazać, bo pokazał to na swoim kanale, nie? Aha, więc wiesz, gdyby on tego nie robił, to on w ogóle był nikomu nieznanym człowiekiem. Nie? To jest ten człowiek, który występował w sprawie dla reportera, ten brodaty. Czubek numer chyba 2. No tak, ale słuchaj, czy nie powinieneś tego zgłosić do Choroszczy, żeby go zabrali? Już dawno powinieneś iść do Choroszczy. Ten film powinien być lekarzem pokazany. On ma problem medyczny, tak lekarz naprawdę. Lekarz powinien jakąś terapię mu zadać, dokładnie. Chłopak się męczy. Wiesz, ja widziałem na twoim samochodzie, masz taką nalepkę. Wyłącz smartfon i żyj. Tak. Bo niektórym ludziom po prostu internet zastępuje realne życie. Oni po prostu bez internetu, bez tego, co kreują siebie w internecie, po prostu nie istnieją. Nie istnieje. W realnym świecie po prostu ich nie ma. Są nikim, nie? Tak. To jest taki problem, nie? Nikt by o nich nie słyszał niestety, nie? Więc głupota. Jak to mówił Albert Einstein, są tylko dwie rzeczy na świecie nieskończone. Głupota i wszechświat. Ale do tego, jak to chyba, że głupota jest chyba większa. Tak, dokładnie. Jest bardziej niezmierzona. Jest bardziej niezmierzona. Pewnie niestety będziemy musieli za jakiś czas znowu nagrać sprostowanie następnych tam głupot. Tak naprawdę chyba myślę tak. Hate można zastąpić po angielskie słowo. Polskim słowem głupota po prostu. Jak to się mówi, źle się odżywiają i gówno jedzą i gówno wiedzą. I gówno potem mówią i gówno robią w życiu. Niestety. I mają gówniane życie tak naprawdę. Tak jest. I to jest najgorsze. No. Byle jakość. Byle jakość, tak. W jakimś stopniu, tak. No.